I znowu ten silnik. O co mu chodzi, że on się tak włącza za każdym razem? Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Afresy, to jest Farmer's Life, pora nocna co prawda. Sprawdźmy jeszcze jak się miewa ten nasz silnik. Czy nie trzeba przypadkiem do niego dolać paliwa? O kurde, trzeba i to dużo. No dobrze. Zrzućmy proszę tę resztkę. Jak to wygląda tutaj? 172. Całkiem sporo, całkiem fajnie, całkiem przyjemnie bym nawet powiedział. Pszenica, spoko, spoko, spoko. Mam nadzieję, że to styknie, mam nadzieję, że się nic nie wysypie po drodze. Niemniej jednak idźmy może pogadajmy z małżonką. Ty, jak się obróciła? Jaki creep w ogóle. Pogadamy. Mógłbym tak na ciebie patrzeć przez cały dzień. Tylko kurczę, jest noc i pada. Czy wszystko u ciebie w porządku? Dobrze mi z tobą, mężulku. Nie ma takiej drugiej jak ty w całym Zalesiu. No i super. No i dobra. No i do widzenia. No i elo. Cześć jak czapka. Przeszło mi przez myśl, żeby postawić tutaj, myślę, lampę? Albo tu na środku. Tu na tym skrzyżowaniu. Tu walnąć jakąś lampę. Myślę, że mogłaby się przydać. Albo tą po prostu usunąć i ją przestawić trochę tu. No nic, no myślę, że to będzie dobry pomysł, ale tym zajmiemy się w dzień. Bo teraz to nawet nie ma co kurczę kombinować. Ciemno jest, nic nie widać, wy nic nie widzicie. A ja nie chcę pokazywać czegoś takiego, skoro i tak niczego nie widać. Co to za serduszka nad głową? Tutaj w lewym dolnym rogu pokazałem właśnie palcem, gdzie. Bez sensu. Co ja tutaj mam, że jest tak ciężko? 95 czego? Ścięty owiec, kurde owiec. No i się skończyło. Daj, daj. Dalej wszystko. Przemłodziło, ty. Ale hardcore. Co jak co, ale się nie spodziewałem. Czy my tu mamy już wszystko zebrane? Tak jeszcze tylko rzucę okiem. Boże, ciemno. A ja lampę zostawiłem. A żeby cię. Dobra, bo nie będę tu w ciemnościach łaził. Włącz. Włącz. Jak to wygląda tutaj? Ile to godzin jeszcze? 12. A to? 12. Czy mogę to wyplewić? Mogę. 27 godzin. O kurde. Jak to wygląda tu? Ledwo widzę, ale coś tam, kurczę, coś tam rośnie. No dobrze. Mówiliście w ogóle, co jest bardzo istotne. No nie gadaj, że ja teraz tego nie wyjmę nic. O, żeby cię. No. Jeszcze plus taki, że jakiś tutaj zbugowany jest ten dings. O, o, o! A co z tym na dole? Aha, ja mogę przez to przejść. A tu nie. Szkoda, że skakać nie mogę, to bym sobie to wyjął jakoś w miarę sensownie, kurczę. Nie wiem, co ja mam z tym popiołem teraz zrobić. Wrzućmy to tu. Daj mi widły, bo widły się zaraz przydadzą. Deski. Desek mamy mało. To jest kurczę problem. Trzeba by było jakoś deski ogarnąć. A jedyny znany mi sposób to albo kupno, albo porąbanie drzewa. No generalnie mi się nie opłaca rąbać drzewa na to, żeby robić deski. Bardziej się będzie opłacało właśnie je ściąć. Więc tak też zrobimy, moi drodzy. Zetniemy je po prostu po to, żeby je spalić. Czy mam tu siekierę gdzieś jakąś? A gdzie ja siekierę zostawiłem? Ach, tutaj jest. Dobra, już się wystraszyłem. To może zróbmy tak. Poczekaj. Daj mi młotek. Rozwalimy tamto, ten kompostownik. Bo to tak być nie będzie. Tak, tak, tak. Daj wszystko.
To z popiołem wychodzi na to, że nawet nie ma co zrobić. Chociażbym chciał, to nie mam. No bo kurczę, w sumie co? Wrzucić go tak się nie da, jakbym chciał. Wrzuć tu proszę resztkę, dziękuję. Jedynie co pozostaje trawa. By? Płot, brama, nie. Garaż, gnojownik, proszę bardzo. Ustawimy go, kurczę, tak. I jeżeli chodzi o gnojownik... Czekaj, jak się z tego wychodzi? Dziękuję. Daj młotek. Tak jak mówiliście, trzeba trawę ściąć i ściętą trawę widłami trzeba przerzucić tam. Także weźmy sobie to. Paszy widzę, mamy całkiem sporo. Także luzik, arbuzik. Kurde, ciemno w tej chałupie. Czekaj. Ej, no ale zobacz, tu mamy... Czekaj. Czekaj, bo już... troszeczkę mnie to zaczyna... coraz bardziej... Przecież widzę, że jabłka są. Co ty mi tutaj? Aha, to były jabłka z innego drzewa, okej. Kumam, czacze. Tych jabłonek trzeba będzie się pozbyć i wrzucić je gdzieś indziej. Tylko jeszcze nie mam pomysłu na to gdzie. Ale do tego też dojdziemy. Dobra, zacznijmy od tego, że... Okropnie to wygląda. W sensie te drzewa tam. Daj mi proszę ja ciebie tak. Kosę najpierw. Tak. Sprawdzimy czy to kurczę prawda. Czy ten gnojownik służy tylko po to, żeby wrzucać tam gnój, czy też może jeszcze trawa też się nada? Ale coś ścinki łapie dziwne. Dlaczego tylko jeden? Tu niby dwa, tam niby jeden. Dobra, nieważne. O, tu plus cztery, to już w ogóle. No i dobra, zrzućmy to tu. Daj widły. To ewidentnie nie działa tak, jak powinno. A czy mogę wybudować kompostownik? No tak, czekaj. Weź to wyrzuć. Czekaj, bo ja zepsułem. Standardowo zresztą, czekaj, daj mi to. Się dziwię, że to nie działa jak to gnojownik. Weź daj proszę B. No i kompostownik, o widzisz. To z kompostownikiem myślę może być lżej. I przede wszystkim może się udać. Żeby nie latać gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Dobra, weźmy to, cyk. A widzisz. Czyli faktycznie to działa. Takie rzeczy. Z tym popiołem to co ja mogę zrobić? No w sumie kurczę nie za wiele chyba. Jak tak się zastanowić nad tym. Czekaj, bo tu jeszcze mi zostało trochę. Albo nie, czekaj, zrobimy to inaczej. Daj mi kosę. Zetniemy jeszcze trochę, to na przyszły rok będzie. O masz. Ale... Nie wiem, czy wy to też widzicie, ale okropne to jest. Najgorzej, że ja nawet nie widzę, czy ja już tu ściąłem, czy nie. Nie wiem, czemu są takie ścinki. Nie rozumiem tego. Normalnie tego nie było. Dobra, 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 już mi tam nie mam rotaj. Skąd mam rotać, bo się nie rozumiem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No i dobra, na razie niech to będzie, na razie niech sobie to gnije. Powoli, bo powoli, ale przynajmniej dzięki wam już wiem, jak to działa. Także super, ja jestem zadowolony.
Powiedz mi, proszę, ja ciebie teraz, czy tak, jeżeli dam to tutaj i dam to tutaj, no i młotek też, bo w sumie się nie przyda. Wziąłbym sobie siekierkę, poszedł się oczywiście jeszcze napić. Weże się napi, dziękować. Zjadłbym sobie ze dwa jajka. Chciałbym ściąć. Myślę, że to drzewo. Już się wystraszyłem, że się nie uda. Że upadnie. Uwaga, bo leci. O kurde. A rozwal mi stodołę, to normalnie się wkurzę. Ty, po ile tego tu wyszło? Po ile patyczków? No z tych patyczków jestem bardzo zadowolony. Bo to nie dość, że do naprawy fajne, to jeszcze drzewo za darmo. Dobra, przestań się kręcić. Dej klocki. Dziękować. Ale ty też nie uciekaj, no halo. W ogóle to przejdziemy się jeszcze do tych chłopów tam do tartaku i zobaczymy, czy można kupić patyki. Bo jeżeli jeden patyk to jest jedno drewno, no to na dobrą sprawę. Mam nadzieję, że będzie taniej. Jeżeli będzie taniej, no to już w ogóle nie będzie się opłacało ścinać drzewa, tylko faktycznie bardziej się będzie opłacało, żeby... Czekaj, czy coś tu jeszcze leży? Tam leży jakiś patyk jeden. Tu leży patyk drugi. Że bardziej się będzie opłacało, kurczę, kupować patyczki po prostu, jeżeli będą tanie, a nie jeżeli ścinać drzewa i się bawić w ten cały tartak, nie? Także zobaczymy, zobaczymy. Niemniej na to jeszcze przyjdzie czas, bo póki co to musimy ściąć jeszcze to wszystko. Myślę, żeby podpiąć ten cały hasiok ze zbożem pod naszą machinę, pod nasze Ferrari kolorowe i pojechać to sprzedać, w sensie to zboże całe. Myślę, że zawsze to będzie lepsze, aniżeli... Kurde, ale zasuwa, już się muszę skupić. Aniżeli, żeby to miało leżeć, albo mielibyśmy sprzedawać to tak po trochę. Typa, jak dobrze idzie. A cały czas gadam. No jestem w szoku. No i... no. No nie! Najgorzej. A już tak dobrze szło. Ech. Jak to mówią, szkoda szczępić ryja. Aha, i to już przy samej końcówce było, super. To nieźle. Dobra, co my tu mamy? Ile tego mamy? Setkę, o panie. Tak, mamy setkę, a mamy 8. 120 mamy, no to już lepiej. Dobra. Szybka matma, 120 na 8. 15. Tak? Chyba tak. A jak nie, to trudno. Proszę bardzo, proszę bardzo. Kurde, mogłem na 9, bo jeszcze kuchnia zostaje. No chyba, kurde, średnio to policzyłem. Dziesięć i... pięć?
Ty, nie, dobrze policzyłem. To nie ma źle. To jak tutaj coś mamy, tu mamy już zacier, tu mamy już zacier, tu mamy już zacier. Dobra, to weźmy jeszcze. Właśnie, w sumie podsunęliście całkiem dobry pomysł, żeby wziąć jakieś wiadra i tak po jednym wrzucić do każdego miejsca. A reszta po prostu niech sobie leży. Bo dlaczego nie? Tylko, że najpierw wykorzystajmy to, że w ogóle jeszcze je mamy. I nie używamy tego wszystkiego do kompostu. Czekaj. No i super. Podlejmy tam, włączmy go żelnie i idźmy na handel troszeczkę. Do jednego rozpal ogień pewnie. Dobra. Drugi. Proszę bardzo. To niezła gorzelnia. Mamy jeszcze gdzieś wodę? Mamy tu jedną. Tu jest jeszcze jeden. No i kurczę. Dobra, nie mam rota i tam, bo cię nie rozumiem i tak. Dobra, tu niech się gotuje. Zrzućmy to. Znowu. Pyk, 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 proszę bardzo. Pyk, 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 jako tako. A nie, czekaj, wróć. Ty, oddawaj to. Ja myślę, że dobrym pomysłem będzie ustawienie kolejnych zacierów. Dobra, powinno wystarczyć. Powinniśmy zrobić kolejne zaciery. Proszę ja ciebie, no to kurde, ja zapomniałem całkowicie, że my już żeśmy robili zaciery. No dobrze, no to co, no to gotuj. Czekaj, muszę włączyć najpierw, no tak. Dobra, gotuj. Jabłko. Nie ma cukru. Nie ma cukru, ale wstyd. No kurde, lipa, no dobra, no trudno. To trzeba będzie, kurczę, zaraz iść po cukier jakiś. Także tak, jedno wiadro, drugie wiadro. Kupimy beczułkę oczywiście jeszcze jedną. Bo to nie ma co się oszukiwać, to się zawsze przydaje. Jedno wiaderko tu niech będzie, bo to zawsze się przyda, żeby napełniać chociaż te beczki. No i drugie wiaderko, wiadomo, tu. Dobrze. Co mamy takiego na handel? Na chwilę obecną mamy tak. Miód pitny. Ten zacier możemy dać tu. Puste butelki to mnie średnio interesują. I mamy cydru troszeczkę. Super. Super. Czy mogę już jeździć traktorem? Podejrzewam, że tak. Dlatego też powiedz mi proszę, jak stoimy. Patrz to. 1155 słomy. O, panie. Nasiona owsa, nasiona pszenicy. Dobra, to w takim razie zróbmy jeszcze tak. Daj mi to, daj mi to. A daj mi to wszystko najlepiej. Wrzucimy. No ta, daj mi to wszystko. Pewnie, pewnie. I co jeszcze? Dam radę, dam radę. Doniesę, nie trzeba mi pomagać. Nie ma problemu. Proszę bardzo. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Proszę bardzo. A tego już nie mogę podnieść w ogóle. A nie, mogę. Czekaj. Dobra. Niech będzie. W sumie, jak tu już jesteśmy. Bierzmy te jajki. Zawsze to kilka monet wpadnie. Dobra, jest, dobra, jest, dobra, jest. I dobra, jest. Dziękować. Bawcie się dobrze. Wiadomo, kiedyś nakarmię zwierzęta, jak wrócę. Czekaj, zmiana biegu. F.
Tylko tak, żeby się nie rozwalić po drodze, nie? Muszę to troszeczkę tutaj, kurde, posprzątać w ogóle. Czekaj, F. Super. Dziękuję. Więcej, panie kolego... nie. Jak to się odłącza? Odłącz silnik. Podłącz silnik, zaprzęgnij. O to mi chodziło. Dobra. Czy mogę szybką podróżą przejechać na PGR? Haha, mogę. I przyjechałem z tym. Nie, czekaj. Pierwszy bieg. Dobra, powiedz mi, ile ja za to dostanę. O, słoma kosztuje 17, no to super, no to... daj to. Ile kilogramów? 625, o panie, pohandlujmy, pewnie. Kup ode mnie słomę, 21 za jedną. Ile będzie? Cyk, 29 tysięcy, ja już jestem zarobiony, ja już dziękuję. Czekaj, co my tu jeszcze mamy? Nasiona owsa oraz nasiona pszenicy. Jak to wygląda tutaj? Nasiona owsa poszły do góry i nasiona pszenicy tym bardziej. Także super, dobra. Nasiona pszenicy też sprzedamy. Najwyżej zaraz będę krzyczał, że... o kurde! Nie mam co siać. Jak to nie chcesz kupić ode mnie nasion owsa? A kto chce? Ej, halo. Czuję się oszukany w tym momencie. Chyba, że to... ta kobitka będzie chciała kupić nasiona owsa. No to jak nie, to trochę przypał. Podobno można handlować... nie można handlować w ten sposób. Bez sensu. Bez sensu. Myślałem, że można. Powiedz, że kupisz ode mnie te nasiona. Bo ja tak dźwigam, a teraz... to ma światła w ogóle. Dlaczego ja nie mogę włączyć światła? Pohandlujmy. Tak. To ty handlujesz takimi rzeczami. Super. Cyk, 37 tysięcy. Dobra, a tutaj mamy co jeszcze? Nie to. I nasiona pszenicy. Co to ja bym wziął tak ze... a myślę, że ze 252 możemy wziąć. Resztę sobie zostawimy. Chyba ty. Cyk, 38 tysięcy. O kurde, ale zarobiony. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Co tu jest? Wełna. Kolejny cud natury moim zdaniem. Zdejmujemy owłosienie owcy, kobiety odczyniają nad nią jakąś pradawny rytuał i dostajemy kłębek włóczki, z której z kolei można stworzyć swetry, czapki i inne elementy odzienia. Okej. Okay. Ciekawe. Tak się zastanawiam. Czy by może, kurczę, nie wziąć jabłonek? 14 koła damy za 10. No ale chyba na chwilę obecną nie, bo tak... w sumie, kurczę, to nie mam ogarniętego nic. W sensie... no nie wiem, jak to poustawiać jeszcze. Nie mam na to pomysłu lepszego. Także na razie się z tym wstrzymajmy. 13 litrów jeszcze mamy paliwa. To weźmy od razu, kupmy paliwo może, jak tu jesteśmy. Siemasz. Co masz na handel? O nie, ty nie masz do mnie zaufania w ogóle, panie, to niedobrze. Czekaj, jeden waży jeden. Ja mogę wziąć 12, może być. Dobra, wezmę 10. Wezmę 10 i wezmę jeszcze 5, powiedzmy. Dziękuję.
Czy coś potrzebne mi jest stąd? Czekaj, siewnik. Koniec ze żmudnym, ręcznym sadzeniem. Wystarczy traktor lub koń i można obsiewać hektary. Okej, okay, ciekawe. Kopaczka. No nie powiem, podoba mi się to, że same się plony z ziemi wyciągają. Zbieranie ręczne potrafi wykończyć każde plecy, nawet tak silne jak moje, wyćwiczone dźwiganiem ciężarów. Gdzie się tam dotykasz z wyrolu jeden? Rozrzutnik gnoju. Czekaj, to mamy. Tego jeszcze nie mamy. No właśnie, kurczę. Ta przyczepa też mnie ciekawi. No ale dobra, takimi rzeczami to zajmiemy się zaraz. No i sam wpierw chciałbym przyjechać z powrotem na naszą wspaniałą farmę. Mam nadzieję, że ta bramka jest otwarta i się nie zbaguje. Tak, dziękuję. Wiesz co? Z uwagi na to, że tak na dobrą sprawę i tak będziemy to nosić. Bo tu mamy pole główne. Ja bym, wiesz co, zrobił? Ja bym zrobił tak. Przejedziemy jeszcze raz. Robimy tu kółeczko. Po tych naszych włościach. Trochę za szybko jadę. Po tych naszych włościach. I kurczę, to zajedziemy sobie. Tak. Kinezyjnie. No i cyk, proszę bardzo. Weź to teraz odłącz, dziękuję. Ty traktorem podjedź kawałek do przodu. Super. Weżę ten silnik do ręki. Weź go postaw jakoś tak. Dobra, niech będzie. Ups, 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 przepraszam. No i super jest. Daj mi proszę ja ciebie tak, 100 tego. Dziękuję. Czy ja mogę... No i super. Całe... Chcesz powiedzieć, że jedna ropa wygląda tak, ale dwa już tak, okej. Okay. To by można było gdzieś jakoś zabrać stąd. To w sumie... Przenieść. Gdzieś tam. Tu myślę, żeby można było w ogóle skrzynkę postawić, w której będzie pasza dla zwierząt. Ten koń to w ogóle tam się chyba zbugował, bo cały czas tam jest. Ale jest jedna rzecz, której nie zrobiłem, a którą chciałbym zrobić. To będzie to. Czekaj, to damy na razie tu. Super. To jest to wybranie się oczywiście do miasteczka. Dlaczego do miasteczka? Otóż, moi drodzy, moi milusińscy, chciałbym tak. Po pierwsze, kupić ten karabin. Targ w Zalesiu, pewnie. Ojoj, ojoj, ojoj. Za szybko wjechałem do miasta chyba. Czy chcesz się bić? Nie chcesz się bić. Do widzenia. No to w takim razie co? Cyk, pohandlujmy proszę ja ciebie. I tak, kup ode mnie to. Kup ode mnie to. Zawsze te jakieś pieniądze. Pudełki czekoladek, tak. To muszę kupić, na pewno. Dla szanownej małżonki. To możesz mi dać. Też mi się przyda. Ten karabin to ja ci, moja droga, sprzedam. Ale ten karabin to ja chcę, kurczę, kupić. 5 kg waży. Ale i tak myślę, że warto. Amunicji mamy całkiem sporo, także luzik, arbuzik. Cukier, 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 cukier. Dziękuję. Na koń? Na rumaka? Rachunki są zapłacone z tego co kojarzę, także luzik. Gdzie my, kurczę, tartak to jest? Tam chyba, nie? A, w ogóle nie jest tam. Tartak jest, kurczę, tam gdzieś. Chcę szybką podróżą, bo wiem, że nie zdążę tak przed zamknięciem. Jeżeli tak to mogę opisać. Pyryryr, kobyłko. Cześć. Słuchaj, mam do ciebie kilka pytań. Patyków u ciebie nie kupię. No i tu już mi się to nie podoba. Tu już sytuacja wygląda ewidentnie na 2 na 10. 28 butelek, 22 kg. Spoko, loko. Deski. No właśnie, kurde, te deski to ja bym chętnie...
A co ja mogę pociąć na deski? Wrzuć kłodę. Niby jak? Pokaż posiadane kłody. Lol. A to jakbym wrzucił tego na przyczepę. Dobra, całkiem ciekawe. Farma Tadeusza, bo tam jeszcze cukier kupię, z tego co pamiętam. No i już nie kupię chyba. A nie, jeszcze jest. Ej, cześć. Ej, mogłem, patrz. Haha, nie, nie mogę. Dobra, nie było tematu. Sprzedaj mi cukier, co? Dziękuję ci bardzo. No to cukier mamy, to mamy, to mamy. Tu już niczego nie potrzebujemy. Owiec, czy nam się przyda? Nie, chyba nie. No to co, dzida na farmę Kazimierza. Wiem, wiem, strasznie dużo szybkiej podróży, wiem, nie lubicie tego, rozumiem was. Ale generalnie chciałbym zdążyć jeszcze przed ciemnościami, żebyście nie musieli oglądać tego, jak w ciemności sobie nie radzę. Dobrze. Oddajmy, proszę ja ciebie, to. Ja, jak to my mamy naprawdę ogrom, to jest niesamowite. Dobra, podnieś, podnieś, podnieś. Nie pij! Podnieś, podnieś, dobra. Rozpal ogień, proszę ja ciebie. I tak, jabłkowy niech będzie, jagodowy, jabłkowy. I kurczę, brakuje wody. No to dolej wody, proszę ja ciebie. Gotuj i niech będzie jagodowy. Wszystko jedno, co to będzie tak naprawdę. 7, 12 i proszę ja ciebie, 16. No i mamy pełny hasiok. Dziękuję najmocniej, proszę ja ciebie, proszę, 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 proszę. To jeszcze oddamy tu. Tam się jeszcze gotuje, także spoko, loko, luz i spontan. Rzućmy, proszę ja ciebie, buteleczki tu. Wychodzi na to, że mogłem sprzedać wszystko, co było tam. No dobra, weź tą trawę od razu. Po co ona nam tutaj, jak możemy wrzucić ją do kompostownika? Cyk. Nie wiem, co to miało oznaczać. Ten... O Jezu! Dobra. Wiecie co, moi drodzy? Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek i usłyszymy się już w następnym. Także ja mam nadzieję, że się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się. I do następnego. Hej!